Skoda Warszawia wystartowała. Czy koniec rosyjskich pociągów metra? I po co to komu, czyli zmiana czasu? SKM, kierunek Radzymin, wraca. Wszystkich Świętych z zamieszaniem jak co roku. Czy węzeł Lubelska i Opacz z poprawkami od GDDiK? O tym nie tylko. 30 października w niedzielę w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem, a wizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Trochę późno będę to oglądać, na pewno. Jest to związane z tym, iż ja teraz słucham aż fajnej audycji akurat o tych godzinach, kiedy tutaj nagrywam Wam to. No i jak i również problemy YouTube'owe, czy dużo ciekawych tematów, które musiałem oczywiście przestudiować przed nagrywaniem tego Mniejsza z tym. Więc bez zbędnego gadania oczywiście zaczynamy od awarii wind na stacjach metra, gdzie trzy windy nie działają. Jest to stacja metra Centrum, Marymont oraz Bemowo. Idąc dalej, oczywiście, no, wszyscy o tym mówią, Skoda Warszawia wyjechała. Odpowiadając na pytanie, czy będzie film o Skodzie Warszawia, odpowiadam w bardzo krótki sposób, nie wiem. Jeżeli jutro się zmotywuję i pójdę nagrywać coś na ten temat, no to będzie, a jeśli nie, to nie będzie. Proste, prawda? No i w ten sposób mniej więcej chcę Wam tu wytłumaczyć. Nie było mnie na samej otwarciu konferencji i tak dalej, tym wszystkim, co było na STP Kabaty. Był przejazd z STP Kabaty na stację Kabaty, więc trochę żałuję, ale ja byłem wtedy Zakopanem i jadłem sobie na dachu pewnej kawiarni w samym sercu Zakopanego. Było całkiem przyjemnie, więc nie żałuję tego mimo wszystko. Co nie zmienia faktu, że mój właśnie wyjazd z Zakopanego się udał, a Skoda Warszawia w tym samym czasie wyruszyła na swoją pierwszą podróż. Ja ją widziałem już bezpośrednio na drugiej linii metra w użytku, ale oczywiście dużo wcześniej też miałem okazję zobaczyć. Co my tu mamy? Do Warszawy dotarły cztery nowe pociągi metra. Pierwsza Skoda Warszawa rozpoczęła już kursowanie. W inauguracyjnym przejeździe wraz z reprezentantem Warszawy uczestniczyła autorka nazwy pociągu wypełnionej przez mieszkańców i zwycięzcę aukcji WOŚP. Nowoczesne i komfortowe składy mogą zabrać jednocześnie nawet 1500 pasażerów. No, zapomniałem, że tu WOŚP był. Okej, okay, czyli jednocześnie i dziennikarze, i WOŚP. No, może i w ten sposób to być zrobione. Tak wyglądają nowe składy. To jest jeszcze zdjęcie dużo z września, więc trochę wcześniej widziałem, dlatego się nie spieszyłem, żeby zobaczyć tę składę tak szybko. Co nie zmienia faktu, że tak widzicie, jak wyglądają pociągi, tylko ja. No, całkiem ładne. Jeżeli chcecie poznać moją opinię, to nie dam wam jej teraz. Jak będzie recenzja, to wtedy coś o niej więcej powiem. Co nie zmienia faktu, że to nie koniec tematów metra, bo oczywiście Stroer modernizuje sobie reklamę na stacjach pierwszej linii metra. Czy wam się to podoba, czy nie? Możecie sami zdecydować. Aktualnie nie ma żadnych nośników reklamowych, jak widzicie na stacjach właśnie Nocławicka czy innych. Są aktualnie demontowane i montowane nowe, jak na polu mokotowskim już jest wycięty fragment. No i pojawiają się. To na Politechnice. Straszne, ogromne. No mnie się to oczywiście nie podoba, oczywiście chodzi o to, żeby więcej metra zarobiło na tej samej powierzchni, czyli po prostu, żeby było więcej reklam w tym samym miejscu. Ja jestem przeciwny, ale nawet do momentu to musi być też na siebie zarabiać mimo wszystko. Co nie zmienia faktu, że będzie to świetlić, już miał falsar swój mały, polegający na tym, iż no, to się podświetla. Tutaj pod tym wszystkim są diody LED, nie ma chyba zdjęcia, ale są pod tym wszystkim diody LED. I świeciło to tak mocno, że oślepiało maszynistów. Zostało to wyłączone i teraz będzie się wyłączać podobnie jak ekrany LCD czy projektory bezpośrednio przed wjazdem pociągu na stację metra. Czyli jeżeli pociąg wjeżdża, to chwilę wcześniej podświetlanie tychże tablic będzie się wyłączać. Ma to plusy i minusy, ale ponieważ to jest oświetlenie LED-owe, to powinno spokojnie tak częste wyłączanie wytrzymać. Oczywiście na wszystkich stacjach metra zmiany trwają od 7 do 10 dni roboczych. Idąc dalej, trzecia linia metra. Znacie moją opinię na temat tej linii metra, więc nie będę się powtarzać. Co nie zmienia faktu, że oczywiście cały czas jest forsowane. Nie wiadomo do końca czemu. Oczywiście wiadomo o co chodzi, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i politykę. Więc taki również to jest semana tutaj. No ta stacja się przesuwa w jedną, w drugą, w trzecią, czwartą. Tej koncepcji, szczerze powiedziawszy, nie kojarzę.
ale jak widać jest. Jest oczywiście klasyczna winda na środku, jak widzicie tutaj na środku drogi. Chodzi oczywiście o stację wiatrotaczną. Ten ma dosyć duży problem, a mianowicie wygląda jak wygląda, a największym problemem tej stacji jest to, iż jest mało wyjść i mało co uwzględnia, jeżeli chodzi o ten tunel. Oczywiście, jeżeli chcecie przeczytać cały artykuł, tutaj jest dosyć ładnie i dobitnie przeczytany, dlatego tak długo przygotowywałem się tego mniejsza z tym. Nie będę mówić dokładnie, o co chodzi w skrócie, tylko chodzi o to, że nie było wzięte pod uwagę, że ma być jeszcze tunel obwodnicy. Tunel obwodnicy musi powstać, ma wyjść na zachód i ogólnie stacje metra są projektowane na szybko. Nie żeby było idealnie, oczywiście jak najmniejszym kosztem pieniędzy i po to, aby przed końcem prezydentury aktualnego prezydenta nowe stacje metra chociaż były w budowie. Niekoniecznie były ukończone, ale żeby były w budowie. No i w związku z tym jedzie się na maksa, ścinając wszystko, żeby po prostu to powstało, co jest bardzo dużym problemem. Same stacje metra podobno miałyby być już czwartek na budowę i projektowanie poszczególnych kolejnych elementów i jeszcze przed połową przyszłego roku, co jest dla mnie kuriozum, z tak szybkim projektowaniem i postępowaniem co do tej stacji metra. No projektowanie tutaj tych pierwszych stacji przez wiele się jeszcze nie zakończyło, w maju być to zakończone. Miejmy nadzieję, że to opanuje się. Ta stacja ma być ponownie przeprojektowana, a jeżeli chcecie poczytać więcej, to macie link bezpośrednio w opisie i w karcie. I co nie zmienia faktu, że oczywiście jak się pojawiają Skody, no to wiadomo, odpowiada ten temat jak boomerang. A co z ruskimi? Mamy ruskie, mamy Skodę. Nawet nie wiedziałem, że tak blisko siebie, tu jest akurat na podnośnikach. Co nie zmienia faktu, że no, pytanie jest oczywiście notoryczne, kiedy ruski znikają. Na to odpowiedzi oczywiście nie ma. Ruski będą jeździć całkowicie jeszcze przez najbliższy rok, do końca roku, a w przyszłym roku powoli może będą znikać. Czy pojadą na Ukrainę? To nie jest pewne. Tak, to nie jest tak, że od razu coś pojedzie. Czy jakiś zostanie w ramach historycznego elementu? Na pewno. No, bez przesady. Co nie zmienia faktu, że raczej te pociągi nie będą szybko znikać z krajobrazu warszawskiego metra, bo jednak tych pociągów metra potrzeba po prostu, kiedy są zarejestrowane inne. Więc jeżeli nie było problemów tak, że nie ma co wystawić do ruchu kołowego, no to zawsze coś musi faktycznie tutaj być pozostawione. Ale powoli, w zależności od tego, im więcej będzie Skody, tym będzie ich więcej. Będą się pojawiać. Aktualnie w tym roku będziemy mieli już 9 pojazdów, a w kolejnym 28 dojedzie. Także trochę ich tu będzie mogli już zobaczyć. Oczywiście tak trzeba poczekać miesiąc, dwa mniej więcej do dopuszczenia do ruchu. Natomiast to, co nie zmienia faktu, że zapraszam Was bardzo serdecznie na grupę Koło Miłośników Metra, gdzie możecie zobaczyć moją bluzkę, to trochę o niej więcej powiem na sam koniec. Co nie ma faktu, że zapraszam Was na grupę, co się dzieje w metrze, gdzie sobie rozmawiamy o Skodzie, o innych rzeczach i ogólnie o tym, jak to wszystko tutaj wygląda, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Też również możecie dowiedzieć się, jaka jest pętla i czy jeszcze funkcjonuje. Grupa liczy sobie no, całkiem dużą ilość osób, bo 6 tysięcy członków. Między innymi Koło Miłośników Metra, którego jestem członkiem i zapraszam Was bardzo serdecznie. Organizujemy co jakiś czas różnego rodzaju wycieczki po stacjach metra, nowych, starych. Teraz akurat mamy cykl Jak oddycham metro. Serdecznie zapraszam. Ja tam również się pojawiam. No i oczywiście różnego rodzaju prelekcje. Co nie zmienia faktu, że lecimy dalej do Sulejówka, gdzie będzie nowe, kolejne, bezkolizyjne skrzyżowanie nad Zytorami. Oczywiście chodzi o drugi przejazd. Współfinansowane przez PKP i powiat miński i miasto Sulejówek. Drugi przejazd kolejowy będzie zastąpiony. Oczywiście chodzi o ciąg ulic Przejazd i Krasińskiego. Tego powiatowa numer 2284W z dwoma torami linii kolejowej numer 2 Warszawa-Terespol. Będzie tutaj budowany tunel w tymże miejscu. Dokładnie jak to będzie wyglądać, nie wiem, ale się domyślam. To tak w dużym skrócie. I w tymże ciągu faktycznie będzie to powstawać. Cała inwestycja jest realizowana w formule, poczekajcie, inwestycje, to jest cudowne, po prostu jak oni napisali. Inwestycja realizowana będzie w formule buduj. Nie projektuj, buduj. Buduj. Także bardzo ciekawe, co nie zmienia faktu, że jeszcze w tym roku będzie przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych, czyli przetarg na wykonawcę budowy, a zakończenie całej inwestycji ma być przewidywane w trzecim kwartale 2025. Czyli trochę poczekamy, ale dobrze, żeby nie było tak, że wszystko jest zamknięte w Sulejówku, że właściwie żadnego przejazdu tam nie ma. Oczywiście chodzi o to, żeby ten przejazd całkowicie wyciągnął, ten przejazd pod torami, czyli tunelem, wyciągnął ruch z tego miasta, żeby po prostu szybciej przejeżdżało, a nie stało w korku przed światłami. Także tak, faktycznie. Tutaj mamy oczywiście uroczystość tego wszystkiego. Idąc dalej, mamy kolejne zmiany, a konkretnie zmiany czasu. No,
Ja jestem cały czas przeciwny tej zmianie czasu. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to aktualnie w nocy, z soboty na niedzielę, była zmiana czasu i przesunęliśmy zagadki do tyłu o 1 godzinę, co znaczy, że spaliśmy dłużej, czyli spałem dzisiaj 12 godzin. W końcu po wyjeździe do Zakopanego, gdzie codziennie nie były imprezy, musiałem to zrobić. Co nie zmienia faktu, że to są problemy na przykład dla kolei, gdzie pociągi po godzinie 3 musiały po prostu godzinę stać na stacji, aby się wszystko zgadzało z rozkładem, czyli od godziny, ponieważ było przesuwane z 3 na 2, to w tym czasie pociągi PKP stały 60 minut na stacji, na której były i czekały i dopiero później ruszyły. Jest to kuriozum, nie będę ukrywać, że nie, ale to jest jedyny sposób, jak to może być rozwiązane. Oczywiście większym problemem jest sytuacja w drugą stronę, bo wtedy po prostu pociągi jadą godzinę dłużej na przykład. Jakbyśmy jechali z takim szybkim pendolino w nocy z Krakowa do Warszawy, byśmy jechali około 4 czy nawet 5 godzin, w zależności od tej dużej wariacji. Co nie zmienia faktu, że oczywiście jest tutaj w teorii proces, żeby to wyłączyć. I żeby to wszystko normalnie wyglądało, 2026, tu widzę datę, no poczekamy, fajnie by było, jakby czas był jeden, stały, bo to aktualnie nic zbytnio nie zmienia. Co nie zmienia faktu, że dusza przebudowa dworca w Ożrowie Mazowieckim, umowa z wykonawcą, trzeba zrobić wizualizację. Całe te prace tutaj będą oczywiście realizowane w dużym czasie. Sam dworzec jest budynek dworca z 1890 roku, a tam dalsza część z lat 20. XX wieku. Czy mamy tutaj jakiekolwiek daty? Tak. Otwarcie dworca to jesień 2023, czy mniej więcej rok. I tak mniej więcej to pokażę na wizualizacjach. Zwróćcie uwagę, że na wizualizacji jest coś, czego aktualnie nie ma. Oczywiście sam budynek będzie odrestaurowany, będzie ocieplony od środka, żeby wyglądał ładnie z zewnątrz. Ich historyczny kształt zachował, oczywiście będzie dostosowany do wszystkich. Pełna kulturka, kasowniki, biletomaty, automaty z kawą, kasy, łazienka nowa, ławeczki, no i system dróg dla osób niewidomych i niedowidzących. No i jedyny problem, jaki mamy w tej wizualizacji, to jest to, iż pokazuje ona stary dworzec, a nie ten nowy, który ma przejście podziemne, tylko jest faktycznie płatka. Mam nadzieję, że to nie będzie problem faktycznie później przy projekcie, że oni to wzięli pod uwagę, że to są dwie inwestycje, które się dzieją niezależnie, ale jednocześnie w tym samym miejscu. Mam nadzieję. Czy tak będzie? Zobaczymy. Niestety zobaczymy. Ale faktycznie kładka tutaj wyglądała niby lepiej niż ta, co faktycznie tutaj była wcześniej. Idziemy dalej, czyli oczywiście tramwaje. Blisko 50 Hyundaiów jest już w Warszawie. Jeżeli się pytacie, kiedy krótki Hyundai wyjedzie na tory, to mówię wam tak... No w połowie listopada może wpadnę go nagrać w końcu, więc on tak listopad, grudzień może się pojawi na torach. Przy dobrych wiatrach. Tak, faktycznie jest ich tutaj trochę. Nie będzie opcji, bo wiemy, że pieniędzy nie ma, a Hyundai też zbytnio nie jest przychylny temu, żeby opcja była wykorzystana po starej cenie. Co nie zmienia faktu, że raczej pieniędzy po prostu Warszawa nie ma na opcję, a bardzo szkoda, bo więcej krótkich Hyundaiów i ogólnie więcej nowych tramwajów w Warszawie by się przydało, aby na nowe linie tramwajowe, na Wilanów, Zieloną Białękę, na Kasprzaka czy pod dworcem zachodnim po prostu było co puszczać. No nie mówiąc oczywiście o brakach kadrowych, które się dzieją cały czas w międzyczasie. Ale oczywiście o tym wszystkim możecie dowiedzieć się również nie tylko i wyłącznie z Mniejsza z tym, tylko również z grupy Co tam bajwoczarskich. Tak, dzisiaj dużo linków i podsumowań i innych rzeczy. Zapraszam was bardzo serdecznie, gdzie faktycznie rozmawiamy sobie o tym, jak to wszystko wygląda. Podrzucamy sobie linki, ja też wrzucam zdjęcia z drona w międzyczasie, jak nie zapomnę, bo teraz mam większy problem. Ale zapraszam was bardzo serdecznie, link w opisie i w karcie teraz do grupy Co tam bajwoczarskich, gdzie rozmawiamy o wszystkich inwestycjach tramwajowych w mieście. I nie tylko o inwestycjach oczywiście. Mamy już tutaj 253 członków, bym powiedział, że całkiem nieźle. Idąc dalej, oczywiście, mamy już SKM-ki, które wracają do Radzymina. Co mogę powiedzieć o tych SKM-kach? To jest na pewno to, iż już na dniach, tak? Od środy 2 listopada w dni powszednie wrócą. Na odcinku Wieliszew w Radzymin będą jeździć mniej więcej co godzinę. No i tak, trzeba się cieszyć oczywiście. Niedługo będzie nowa linia S4. To będzie jechać od Zagrza Południowego, a póki co od Wieliszewa, dalej do Piaseczna. Natomiast póki tego nie mamy, możemy się cieszyć tym, jak wyglądają pętle na tych warszawskich pętlach autobusowych i tramwajowych. Mamy oczywiście dużo zieleni, dużo kwiatków i innych rodzajów. No wiadomo, jesień, klimat jesieni musi się tutaj dać zauważyć. I faktycznie możemy to zobaczyć. I możemy oczywiście też zobaczyć w inny sposób, mianowicie tym, jaki mamy paradoks i po prostu kuriozum komunikacyjne
dniach 29 października i 2 listopada, czyli w skrócie wszystkich świętych. No, a mamy po prostu Armagedon, jeżeli chodzi o komunikację. Mnóstwo nowej, szczególnej komunikacji wyjeżdża na miasto i po prostu straszy tym, że właściwie nigdzie się nie da dojechać w normalny sposób. Tak, jakby cała mapa wygląda pokaźnie. Mamy 3 linie tramwajowe, C1, C4, C6 dnia właśnie 1 listopada. Mało tego, mamy linie C7, C9, C11, C12, C13, C14, C20, C22, C27, C40, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88 i C90. Także takie ciekawostki. Są to oczywiście linie międzycmentarne do cmentarza północnego, brudnowskiego czy powązkowskiego. Z tego co widzę, nie mam jakiejś specjalnej linii, przynajmniej na tej mapie, do cmentarza południowego. I są to linie, które też jeżdżą w godzinach szczytu w bardzo ciekawy sposób. O, jest. Linia nie zabiera przebiegu tras linii C37, C47 i C89. Na zasadzie mapy podobno są. Gdzie jest odliczka? Okej. Tutaj. Czyli no tego trochę jest faktycznie, tak? Trzeba to przyznawać. Co mogę powiedzieć? O, jest cmentarz południowy. No to faktycznie mamy tutaj dwie linie, C37 i C47. Co chciałbym powiedzieć ważnego na temat tego wszystkiego, to jest to, iż po prostu w tych dniach właściwie odradzam komunikację miejską, bo po prostu inaczej, odradzam komunikację samochodową. Autobusową, tramwajową polecam całkowicie, bo po prostu wszędzie dojedziecie w bardzo dobry sposób. Szybko i na temat, bo niektóre linie jeżdżą po prostu co 5 minut, mają kalendarz w rozkładzie i nie mają konkretnie jak często jeżdżą. A w innych wypadkach to po prostu całkiem to ciekawie wygląda. Także serdecznie polecam komunikację miejską 1 listopada, dojedziecie wszędzie szybko, względnie szybko. No ja sam będę chciał z tego skorzystać. No i oczywiście to wiąże się również z objazdami dla pojazdów kołowych. Tu mamy komunikację na przykład i normalnie teraz 29, 30 i 31. Jak widzicie, już tutaj mamy Świętego Wincentego zamknięte przy cmentarzu Brudnowskim. Natomiast z kolei później mamy jeszcze lepiej rozumiane, bo całkowicie objazd dookoła całego cmentarza Brudnowskiego jest kaput 1 listopada. Właściwie tam nie dojedziecie. Co nie zmienia faktu, że później jest tylko lepiej. Mamy też 1 listopada, jeżeli chodzi o cmentarz powązkowski i wojenny. W tymże miejscu będzie całkowicie pozamykany wojenny. Wojskowy jest tu zamknięty, a powązkowski, również tutaj dosyć duża część powązkowskiej jest zamknięta. Jak i również jedna jezdnia okopowej. Idąc dalej, mamy takie wspaniałe bajery, jak cmentarz północny. Na początku, czyli 31 i 29, mamy całkiem zamknięty mały odcinek. Ale spokojnie, 1 listopada mamy całkowicie wszystko pozamykane. Arkuszowa, właściwie na wszystkiego, mój Boże. No, ja bym powiedział, że oni tu zrobili buspas. Po prostu zrobili buspas autobusowy pomiędzy metrem Młociny a cmentarzem północnym. Aż takiego bajeru to ja sobie nie przypominam z poprzedniego roku. No ale na pewno dzięki temu komunikacja miejska będzie jeździć bardzo szybko i sprawnie. To miejsce. No bo jeżeli nie będzie żadnego ruchu, tylko autobusy, to jak ma coś jeździć niesprawnie. Także takie fajne bajery. No i to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o cmentarze. Może przejdźmy do czegoś innego tematu ciekawego, czyli oczywiście Madwiska. No wiemy, tam wiadukt się zawalił. Sławne przesunięcie pod pody. I to im się nie spodobało, stwierdzili ZDM, że jednak to jest trochę niebezpieczne. Więc wytyczyli tymczasowy chodnik, który możecie tutaj zobaczyć na zdjęciach. No co mogę powiedzieć o tymczasowym chodniku? Dobrze, że jest. Ułatwi tutaj dojście oczywiście dla mieszkańców. Dojście pieszym, rowerzystom, czy najważniejsze tam dzieciom do szkoły, z tego co słyszałem, bo faktycznie to jest tutaj problem. Miejmy nadzieję też, że również niedługo będzie przywrócony tutaj już ruch samochodowy. Też ten tor sprawny, nieczynny. Muszę w końcu się przejść po jego trasie. No i tak to wygląda. W związku z tym to jest ten tymczasowy chodnik. Dojście pomiędzy przystankami jest tutaj zapewnione do Z76, który tutaj już normalnie jeździ. Więc no trochę trzeba się nachodzić, tak? Na pewno trzeba trochę się nachodzić. Nie mam niestety w Warszawie w użytku autobusów dwukierunkowych, bo wtedy na Madewilską tutaj bym mógł podjechać na spokojnie. Autobus dwukierunkowy. No mamy takie na lotniskach. Ale czy by się przydały normalnie na ulicach? Dajcie znać w komentarzu. Autobusy dwukierunkowe. No, w sumie to dosyć ciekawe rozwiązanie. Natomiast to nie zmienia faktu, że jedziemy dalej, bo oczywiście mamy też tutaj... Wait, ja też pokręcimy chyba.
Nie, Madewilska, tylko w innym miejscu. Madewilska przebudowana przez deweloperów. Na zdjęciach wam trochę pokażę. Tutaj mamy dwie jezdnie i oczywiście wjazd tam w ta stronisko. Chodzi głównie o to, że nowe drogi dowodowe, nowe zjazdy, tam na przykład nowy zjazd, nowe DDL, tutaj w tymże miejscu się pojawił, asfaltowy tu również. Jakkolwiek nie podłączony z trasą toruńską, no spokojnie, oczywiście, że tak się nie stało. Ale na pewno na plus, że powstało to i że będzie to jakoś lepiej funkcjonować. Jak widzicie, jest aktualnie tymczasowa granica ruchu. I czy coś możemy zobaczyć jeszcze więcej? No, jest to na plus. Powoli się tutaj to zmienia na plus. Oczywiście chodzi tutaj o nowe osiedle, które powstają w okolicy i to oni całkowicie realizują, jak nowy, również nowy przystanek w tymże miejscu. Dosyć ładnie zlokalizowany. No całkiem ładnie, całkiem ładnie. Oczywiście tutaj też będzie nowa sygnalizacja świetna, więc się wszyscy cieszą w ZDM-ie, bo ZDM ogólnie lubi dużą ilość sygnalizacji świetnych, o których za chwilę powiem, a wcześniej powiem o Saskiej i Egipskiej. Już są przejezdne z nowym asfaltem, a właśnie płatne parkowanie również się pojawia na Mokotowie. Więc tak ta lubka tutaj skaże, to aż pokażę. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Nowy fragment, znaczy to jest stary fragment, a to są nowe fragmenty, które są o wiele większe. Strefy włączone do płatnego parkowania. Na pokaz faktycznie, no tutaj tramwaj na Gagarina całkowicie będzie widoczny, jak i również tutaj fragment właśnie na Dolnym Mokotowie, no i tutaj całe pole mokotowskie, żeby nie dało się łatwo podjechać. Zmiany tutaj mamy też również D2, D1, D4, D3 i J18, jeżeli chodzi o strefy płatnego opodatkowania, jeżeli chodzi o te rejony dla mieszkańców, które mogą sobie po prostu wykupić jako całość i płacić 50 zł miesięcznie, czy również inne bariery, jak inne kierunkowe ulice odcinkowe, których jest zawsze przy takich zmianach dosyć dużo. Istniejące ulice, prowadzony ruch jednokierunkowy, jest ich tutaj trochę na Gagarina, tutaj niedaleko jest trochę ich. Okej. Dobrze, że większość tutaj nowych nie mam. Trochę ich jest. I czy to tutaj jeszcze mamy? Wyznaczenie parkowania na jezdni, w tym nowe miejsce postojowe lub przeniesione parkowanie z chodników. Okej, tutaj trochę tego jest. No dobrze, dobrze, bawcie się tam dobrze. Tu mamy jakieś nowe miejsca, dokładnie wszystko pokazane, jak to wygląda. Ale dobrze, my idziemy dalej, bo to długie, mniejsze z tym. No i właśnie też sygnalizacja świetna, o której mówiłem. ZDM nas oświetla, aż w 17 miejscach został ogłoszony przetarg na nowe zaprojektowanie sygnalizacji świetnych. Aleja Dzieci Polskich, Aleja Dzieci Polskich numer 2, numer 3. Ulica Banacha, dwa razy, Branickiego, jeden raz, Maczka, jeden raz, ulica Rębielińska, ulica Ostrobramska, czy ulica Powstańców Śląskich. Okej. To takie ciekawostki. No i już dochodzimy do kolejnych informacji, czyli GDDK. No dobrze, wiem, że tam to skręcam, ale GDDK i A. Czyli zmiany organizacji ruchu na węzłach Lubelska i Opacz. Ogólnie oni tutaj napisali, w dużym skrócie, że to źle, że tam się to korkuje i oni o tym wiedzą. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem, że oni to wiedzą. Bo to jaki korek ostatnio był, jak tam Autostrady Polska pisał, że korek jaki tam jest, to jest z długości był prawie całego powła, przynajmniej właśnie od węzła Lubelska do mostu południowego, był pokaźny. I oni chyba to zauważyli. Chodzi głównie o to, że zjazdy na węźle Lubelska i Opacz w różnych odcinkach są po prostu jednopasmowe, no i siłą rzeczy, no, no niedobrze to wygląda. I GDDK tutaj już w najbliższym czasie, bo już jakoś na początku właśnie listopada, mają wprowadzić zmiany na węźle Lubelska, to jest tutaj dwa pasy będą w tymże miejscu, jak i również na węźle tutaj Opacz będą również dwa pasy, czyli bezpośrednio będzie tutaj zjazd lepiej zrobiony w kierunku Wrocławia. Bardzo dobrze. Już się to bardzo korekowało. Bardzo, bardzo. I ogólnie będą ogłaszają już niedługo przetarg na przeprojektowanie tych węzłów, żeby to wyglądało jakoś normalnie, sensownie. I działało i odkorekowywało miasto. A nie stało w korku jak teraz. Więc przynajmniej tyle. Kiedy to się stanie, tego nie mieli. Co nie zmienia faktu, że możecie nazwać swoją tracz TBM, ja tylko tak w ramach tej ciekawostki, to mówię, fragment drogi ekspresowej o długości 2,2 km, S19 Rzeszów Południe Babica, będzie właśnie drążony metodą TBM-u, no i możecie nazwać TBM, tutaj są wszystkie informacje, jak chcecie, to jest strona tutaj nazwy, TBM, małpa GDDK,
kia.gov.pl. No i możecie sobie tutaj to do niej wysłać, jak coś takie ciekawostki. No i na koniec bardzo wam dziękuję. W międzyczasie w tygodniu się to stało, więc nie miałem okazji wam tego podziękować, bo byłem zakopany. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie moich filmów, jak i również za to, że 7100 osób już subskrybuje mnie. 7000 minęło właśnie, stuknęło w tym tygodniu. Już jak widzicie, 100 kolejnych osób pojawiło się tutaj. Witam wszystkie osoby nowe, które tutaj się pojawiły. Ja w najbliższych tygodniach, miesiącach będę się starać spowolnić mój głos i mówienie, bo to jest chyba jedna z tych ostatnich elementów, które muszę poprawić w moich filmach, więc tak, wiem, czytam te komentarze, miliony komentarzy o tym, że nie da się mnie zrozumieć i będę się starać nad tym popracować w najbliższym czasie, także spokojnie nad tym będę pracować, co nie zmienia faktu, że cieszy mnie, iż jest was tutaj coraz to więcej, nad tym będę teraz pracować. No i nad tym, żeby się filmy pojawiały tak samo często, jak teraz się pojawiają, bo jutro będziecie mieli film z Zakopanego. Natomiast na koniec tylko powiem, że czemu nie było tego mniejsze z tym w formie live dla wspierających, to akurat faktycznie był dosyć duży problem. YouTube źle przyniósł zmianę czasu w Polsce i nie był w stanie zaplanować dobrej godziny w transmisji. Jak próbowałem zmienić i poprawić, to cały czas mi wyrzucało godzinę do tyłu i nie byłem w stanie się z nim dogadać, mało tego, brakowało mi już czasu, więc wszystko się złożyło na to, że kolejne miesiące będzie w formie transmisji ponownie. I jeżeli chcecie to obejrzeć, to macie link w opisie do przypomnienia, aby już być bezpośrednio na bieżąco. Wszyscy wspierający mogą oglądać na żywo nagrywanie. A na koniec tylko i wyłącznie jeszcze wam przypomnę, że mamy również, tak, była już grupa KMKM, co się dzieje w metrze, bo już grupa co na Wajwarzowskiej, to teraz czas na moją osobistą stronę, czyli oczywiście Avizalandię, serwer na Discord, do którego serdecznie was zapraszam, abyście dołączyli. Była prośba, aby wspomnieć o tym, iż taki serwer istnieje, mniejsza z tym, więc proszę bardzo, mówię. Serwer Avizalandia, na którym piszemy o różnych inwestycjach, właściwie o wszystkim, o czym mówię na kanale i nie tylko. Możecie tam ze mną rozmawiać, bo ja tam się w miarę często pojawiam. Zapraszam was bardzo serdecznie, link w opisie, w karcie, jak i również na ekranach końcowych, bo to by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie przelot nad tramwajem na Kasprzaka, który całkiem wam się spodobał, jak i również film Zakopanego. Jak dzisiaj uda mi się zmontować w międzyczasie między pracą a innymi rzeczami, ale sądzę, że to będzie ciekawie. I na koniec oczywiście, bo już zapomniałem, miałem pokazać, proszę bardzo, nowa bluzka, już niedługo coś więcej o niej powiem. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!